możemy zacząć. Jak myślicie? Jesteście gotowi do tego, żeby rozwiązać to równanie? Czy wybraliście sobie kapitanów? Grupo kółeczek, kto będzie u was kapitanem? Okej, okay, super, Anastazja. Grupa krzyżyków, kto u was będzie kapitanem? Świetnie, Oliwia. Okej, okay, grupa krzyżyków, w którym miejscu chcecie postawić krzyżyk? W prawym górnym rogu. Super, jaka jest wasza odpowiedź na pytanie? Wydaje nam się, że odpowiedź będzie 6. Super. Zetrzyj to, co widzisz na ekranie w prawym górnym rogu i postaw znak krzyżyka, czyli symbol twojej drużyny. Kapitanie grupy kółek, Oliwio, gdzie stawiasz kółko? Tutaj, w prawym dolnym rogu. Bardzo dobry wybór. Prawy dolny róg. Dzięki temu zablokujesz przeciwną drużynę. Macie minutę na to, aby rozwiązać to równanie i podać jego rozwiązanie. Brawo, zgadza się. Skasujcie to, co widzicie w prawym dolnym rogu i możecie postawić symbol kółeczka, bo taki jest symbol waszej drużyny. Dzisiaj to urządzenie tak naprawdę będzie nam służyło do tego, żeby prowadzić interaktywną lekcję. Zoom, który jest wbudowany, a w zasadzie dotyk, który jest wbudowany w Surface'a, powoduje, że mogę powiększyć sobie dowolnie planszę i wpisać coraz trudniejsze równanie lub też coraz trudniejsze polecenie dla uczniów. Mogą sobie sami również to robić. Jak widzieliście, byłem mobilny, chodziłem po klasie, więc za każdym razem mam kontrolę wizualną, co robią moi uczniowie. Uczniowie też będą uczniami mobilnymi, którzy mogą sobie z tego korzystać. Rysik, który mam w ręku i ekran dotykowy powoduje, czy też ekran, na którym widzę, co się dzieje tutaj, powoduje, że jest to super intuicyjne i super proste. Jest to taka symbioza technologii wraz z nowoczesną edukacją. A jeżeli nie chcecie tabletu, to tak naprawdę mamy tutaj nic innego jak klawiaturę, którą możemy sobie albo odczepić, albo po prostu możemy zamknąć i odłożyć ją gdzieś na bok, albo zamknąć tablet i mieć z niego po prostu nic innego jak funkcjonalnego laptopa.